No i witam w kolejnym odcinku z Areny. Kolejny meczek mamy w Tarkowie. Pierwszy mecz, jak widzieliście, no nie pykło za bardzo. A czas na kolejny meczek. Tym razem zagramy sobie tutaj argumentem, czyli gościem, który ma jakiegoś kałaszka na celowniku. Gram głównie z celownikami, bo bez celowników to się gra bardzo, bardzo słabo. Dobra, presety załadowane i jesteśmy powoli już w meczu. Co my tu mamy za mapę? Co to jest za mapa? Wygląda to trochę jak Shoreline, nie? Ale tak do końca nie jestem pewny. Co to jest? Dobra, jesteśmy w niebieskiej drużynie, trzeba będzie teraz się pilnować. Ten celownik jest naprawdę mały, ale próbujemy. 3, 2, 1, no i zaczynamy kolejny pojedynek. Pierwszy mecz, no nie pykło, jak widzieliście. Czas na kolejny. Granatów ja nie mam żadnych, ale widzę, że te granaty latają już po mapie. Dobra, gdzie? Skąd oni mogą wyjść, gdzie oni są? Tu jest gość na blisko, ty. W ogóle nie widziałem nawet. Dobra, apteczka, bo ja już jestem połamany potężnie. Te krwawienia trzeba będzie zatamować w pierwszej kolejności. Nie wiem, czy jest czas na to, że w ogóle się zaspawać z takiego stanu, nie? Próbujemy. Dobra, ibuprofen, może to nas uratuje trochę. Wylałeś mi. Ja już muszę wyskoczyć i się ratować. Grać na zasadzie, może coś się uda zrobić. Jeden leży? Nie mam ammo w ogóle. Tej broni, no nie miałem ammo. Jednego kropnąłem, ale nie miałem w ogóle ammo w broni. Mogłem dwóch kropnąć tutaj nawet w sumie. Jeden łeb dostał, a drugi mnie wyczyścił. Co by wykrwawiłem się tam bardziej chyba niż on mnie wyczyścił. Dobra, jeszcze dwóch gości, jest 6 sekund do końca, 5, 4. O, mają 3 i mamy rundę wygraną, więc udało się to ugrać. Ej, tymi mikro brońmi, te Uzi i takie giwerki, nie? Widzę, że tutaj zaczynają oddawać, że ci goście naprawdę tym coś ogrywają. Nie jest to takie złe, więc czymś takim może trzeba częściej zagrywać. Dobra, problem był taki, że tutaj mnie troszkę rozbili. Zobaczymy, jak będzie teraz. 3, 2, 1. Trzeba w głowę celować. Pamiętajcie, trzeba cały czas, że jesteśmy w niebieskiej drużynie. Żeby patrzeć się na te opaski. Granat pod nogami. Widziałem granata pod nogami centralnie. Jest chłop. Plecy zaraz dostaniemy. Drugi przebieg. No nie wiem, jak oni grają tymi automatami, no. Sakra, ciężko. No i ale patrzcie, to jakiegoś ma giwerkę na przykład. Ma taką pepetkę, przeciąga sobie full auto, no i on czyści. On z tego czyści, to sobie może grać na luzie. No ja sam tu swoją saigą się tutaj wcyluję, to jest ludzie, no dramat, ale nie wiem, skąd oni takie dobre ekwipunki mają. Nie mam pojęcia, jak to zdobyć jeszcze, jak to ogarnąć. No musimy zrobić przegląd tej arenki. To wszystko posprawdzać. No ja mam WPO, a goście mają pepetki na automatach, mają jakieś kałachy, no petarda. Jak tutaj to zrobić, nie mam pojęcia. FCK? Brzmi jak KFC jakieś. W sumie KFC bym mógł zjeść. No i teraz święta zbliżają, więc nie ma co. Cieszajcem zapychać. Raśpi gość. Lego plecy tutaj miałeś. No ale nie wiem skąd dalej, no nie mam pojęcia. Dostałem bombę. Gdzie ten gość siedział? Też kałacha. A, ze skrzynką tutaj, dobra, to dostałem na plecy. Ale dostał już, więc dobrze, że mój gość skontrował. Dobra, trzech gości od nas jest, więc wydaje mi się, że tam jeszcze jest jeden maksymalnie został. I zaraz to trzaśniemy. Wydaje mi się, że to zaraz będzie meczek ugrany. Dawaj byczkę. Dwóch jeszcze zostało. Dwóch na jednego chyba grają. W tym momencie. O! Miał go! No i dostał pechę w łeb. Serio, trzech na jednego przegraliśmy teraz? Jeszcze muszę sprawdzić. Nie, tam dwóch ich było. Okej, to oni dobrze wyczyścili.
dwóch ziomeczków objechało nas tutaj teraz ładnie. Ten Nejska wykierował w sumie sam. Na dobre zestawy. Jak tutaj ludzie się dostać do tych fajniejszych broni? No to jest największy problem. Okej, okej, stop. 3, 2, 1, dobra, jedziemy, dobra, jedziemy, bo tam gość płacze już coś. Zobaczmy ile fragów ma, że on taki agresywny. Ma dwie kulki. No ale, no to jest automat, gość przeciąga mi serię i sobie klika, no. Patrzcie. Nawet nie przymierza tego. Ładuje serię i wszystko mu wchodzi, no ja tutaj muszę kombinować tymi automatami, tymi wiesz, single shotami. A dobra, Skavmark tutaj widzę, że klika. Dwóch gości ma automat, od nich biega, raszuje i wszystkich klikają, więc no ładnie to działa. Runda wygrana. 2-2. Albo ja nie rozumiem tego trybu do końca, albo ja po prostu w tą grę nie umiem grać. No trzeba jakiegoś specjalista, który mi pokaże, jak w tą grę grać. 1-3 gość ma, a tak płacze tam cały czas. Skavmark, 2-2. Dobra ludzie, jedziemy. 8 rund tutaj jest. Więc mamy 2-2, no trzeba zrobić tą przewagę taką sobie. Tak jest to wyrównane. Z dwie rundy uciec im i już będzie dobrze. Chyba granat sobie. Jest gość. Pompa. Pompa na blisko, dostał ode mnie bombę. 160, ja mówiłem 52, ja go raz tylko trafiłem. Nie wiem jak, ludzie, nie wiem jak on dostał tylko jedną bombę. No ile ja do niego strzelałem przecież. Taka seria leciała. To goblin jeszcze przeżył. A to już jest po nim, jest na takich oparach, widzę, że tutaj się... No ciężko jest się wyleczyć, jak jesteście tutaj całkiem rozbici, dokładnie. No jeszcze granat, 3-2 dla enemy. Ej, te shotguny też są głupie opcją, że biegać na blisko i po prostu ich wyciągać, nie? Tutaj. To też ma potencjał na jakąś dobrą, wiecie, taktykę. No to trzeba się nauczyć, trzeba pooglądać zestawy, pograć, poćwiczyć dobrą giwerkę i sobie wtedy klikać. Patrzcie, jaki rewolwerek fajny. Nikt go nie używa. A możliwe, że jest jakiś OP. Chowamy się tutaj w autobusie. Na futrynie się zawiesiłem, no nie! Miałem gościa od boku, idealnie wcelowany byłem. Miałem idealnie gościa do wyczyszczenia. Ale padaka jest zrobiona. O, tutaj gość z SKS-a ładnie wyklikał jednego. Skavmark, ooo! Kłopoty, przeładowanie broni w złym momencie. 4-2 dla czerwonych. A te nas wyczyścili, tylko trzech gości jeszcze przeżyło od nich. 7-6-6-4, więc oni fragują. Dobra, próbujemy, bo za chwilę nie będzie opcji odbicia się tutaj. Za chwilę będzie totalna porażka. Próbujemy jeszcze odbić, no próbujemy, walczymy do końca. No ale teraz free killek uciekł mi. Dobra, śpi jeden. Trzeba się celować. Tutaj trzeba więcej się celowywać i czekać trochę. Jeszcze tak krócić i wiecie, rushować to. Drugi leży. Załadujmy broń. Mam jakiś. No tam jest gość jeden. Jest mój. Chyba ani raz go nie trafiłem. To jest jeden typ został. Albo i więcej zostało, dobra. Mogłeś zostać ze dwóch, dobra, runda wygrana. Nie wiem skąd dostałem na plery, ale wyrywałem bombę konkretną, udało się to ugrać. 4-3. Z głową teraz, no widzieliście, z głową troszkę zagraliśmy i udało się ugrać. Teraz przykam gdzieś delikatnie.
Dwie rundy i możemy to potknąć jeszcze. Ciężka ta gra jest, powiem wam, że to jest jedna z cięższych gier, w jakie grałem. Tu chodzi o ten system strzelania, patrzcie, no gość biegnie, ładujemy na kratę. On się przez to przebił od razu. Plecy, dalej dostajemy plecy na raszu. Nikt nie pilnuje swoich stref tutaj, no. Patrzcie, wchodzi sobie koleś na plecy tutaj ORXC. Też plery dostał, no ale brakuje tego. Trzeba stać i pilnować po prostu, nie można ich krócić, tylko stać i przypilnować. Ale te automaty, patrzcie jak to Uzi działa ładnie. Z tego można naprawdę wyklikać, jest 1 na 1 chyba w tym momencie. Czy to będzie 5-3 zaraz? Przekonamy się za moment. Dart Judo. Patrzcie jaki frag ładny, ale siadła teraz, prosta główka, jeszcze 1 na 1 zostało. Tutaj, no i co tutaj się wydarzy teraz? Uzi fajnie działa. Z kozackie. Jak to wygra, to wydaje mi się, że mamy szansę na wygranie meczu. Jesteśmy w blue teamie. Nie wiem w ogóle jaki to jest cel. Czy tylko się trzeba wybić, czy ogólnie celem jest jakieś podłożenie bomby, czy czegoś. No czas się skończył. A dodatkowy jeszcze. Dodatkowo dodało 40 sekund. Słyszę go. O, ale go laserkiem poświecił. Prześwietlił go tą latarką. 5-3 ludzie. 5-3. Wyklikali. Byli lepsi. No i dalej taki meczek, kurczę, dziwny. No ale tak to te mecze tutaj wyglądają. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się. Do następnego, cześć wam.